Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na spotkaniu, które dedykowane jest Caravaggio. Co by nie powiedzieć, nawet jeśli w tytule są inne osoby, to Caravaggio jest tutaj główną postacią, na którą chciałbym rzucić trochę więcej światła. Chciałbym pokazać artystę, którym jestem zafascynowany z powodu tego, w jaki sposób traktował tematy biblijne. Ja jestem biblistą i uważam, że Caravaggio miał wybitny geniusz, gdy chodzi o aktualizację scen biblijnych. Umiał, jak nikt chyba, oddać napięcie, które towarzyszy różnym scenom, które wziął sobie, przepraszam za słowo, na warsztat i które po prostu próbował zinterpretować po swojemu. Każda lektura Pisma Świętego jest interpretacją, ale można to robić, jak się okazuje, na różne sposoby. Także, kiedy się jest artystą, można użyć swoich talentów, które zagrają tak, że trudno bardziej. Proszę Państwa, Caravaggio przyszedł na świat w 1571 roku. Był to czas wielkiego niepokoju. Można by porównać chyba tamten okres do tego, co my dzisiaj przeżywamy. Słyszymy o jakimś zagrożeniu wojną i wtedy ludzie żyjący na Półwyspie Apenińskim, ale także w Europie, zadawali sobie pytanie, czy Turcy tu przyjdą. To był moment, kiedy Imperium Osmańskie, Imperium Tureckie, które zbudowane zostało na gruzach Bizancjum, po prostu zaczęło się, przepraszam za słowo, rozpychać łokciami. I zbudowało nie tylko potężną armię, ale i potężną flotę, która dawała się we znaki wojskom chrześcijańskim w basenie Morza Śródziemnego. Dużo rzeczy się wydarzyło w tak zwanym międzyczasie, ale 1571 rok to był rok największego napięcia. I rzeczywiście 7 października doszło do przełomu, doszło do wielkiej bitwy pod Lepanto u wybrzeży Grecji, w czasie której zginęło 40 tysięcy żołnierzy, marynarzy głównie, była to bitwa morska, z czego 3/4 po stronie Turków. Jak się można domyśleć, wygrana była po stronie tzw. Ligi Chrześcijańskiej, Ligi Katolickiej, czyli takiej koalicji wojsk, które papież Pius V zorganizował na prędce, by dać odpór tej właśnie nawale tureckiej. Ale na chwilę uspokoiła się sytuacja. Można było powiedzieć, że no cóż, oddech złapaliśmy lepszy w Europie. Z tym, że Turcy później przypomnieli o sobie jeszcze niejednokrotnie. Ale tamten moment i tamta ulga, która przyszła do wszystkich właściwie mieszkańców Europy, zwłaszcza tych, którzy zamieszkiwali tereny Morza Śródziemnego, no to było duże wydarzenie. I w takim właśnie kryzysowym czasie, na chwilę przed tą wielką bitwą pod Lepanto, przychodzi na świat Michelangelo Merisi. Jego ojciec miał podobno nawet nazwisko Merisio, ale Merisi przylgnęło do niego na dobre. Później oczywiście ten młody człowiek, który przyszedł na świat, a o którym mowa, przybrał pseudonim, pod którym jest najbardziej znany, Caravaggio. Był już jeden Michelangelo, Michał Anioł, który na początku XVI wieku dał znać o sobie światu i właściwie świat już nie potrzebował drugiego takiego geniuszu, wobec tego ten pseudonim Caravaggio, który jest jednocześnie nazwą miejscowości, w której bohater nasz przeżył sporo czasu, no jakoś tak przylgnęła do niego i stała się takim znakiem, takim brandem, znakiem rozpoznawczym tej postaci. Caravaggio przyszedł na świat 29 września, ale tutaj spotkacie Państwo różne też głosy badaczy, bo niektórzy twierdzą, że być może kilka dni wcześniej jednak. Ale no, istnieje taki konsensus w literaturze, że 29 września to jest ten moment i nie bez powodu otrzymał imię Michelangelo, Michał Anioł, bo właśnie wtedy w Kościele katolickim 29 września obchodzimy święto trzech archaniołów, w tym Michała Anioła. Archanioł Michał był od czasów biblijnych taką postacią, która była takim naczelnym patronem narodu wybranego, ale jednocześnie my jako chrześcijanie też wzięliśmy go sobie za patrona. I niektórzy mówią, że być może rodzice Caravaggia no, w tych trudnych czasach żyjący po prostu jako trybut pewien dla tego właśnie archanioła, który strzeże narodu wybranego, nowego ludu Bożego, po prostu nadali temu chłopcu imię Michelangelo. Trudno powiedzieć. Na pewno chłopak rozwijał się dobrze, ale kiedy miał już 5 lat, niestety rodzina przeżyła tragedię. Otóż
miasto, w którym się urodził i według wszelkiego prawdopodobieństwa był to Mediolan, spotkało straszne nieszczęście, plaga, zaraza, która sprowokowała śmierć bardzo wielu ludzi. Młody Michelangelo stracił ojca, jedynego żywiciela rodziny, i jednocześnie oglądał już jako dziecko przerażające obrazy. Podobno do końca życia miał taki kompleks albo takie poczucie osamotnienia i opuszczenia, które być może ma duży związek z tym, że ojciec zostawił go w tak młodym wieku. Zostawił go dlatego, że umarł. Ale młody Michał Anioł, on dużo zobaczył wtedy w Mediolanie też. Podobno Mediolan i panujący czy będący tam biskupem Karol Borromeusz, niezwykle pobożna postać, kazał wystawiać przed kościołami w czasie zarazy, wystawiać przed kościołami, a nawet na ulicach, ołtarze, na których tliły się świece przez całą dobę praktycznie, żeby ludzie, którzy bali się wchodzić do kościoła, pamiętamy te klimaty, kiedy my również w czasie pandemii też raczej woleliśmy unikać zgromadzeń, żeby przynajmniej na dworze mogli poczuć taki religijny klimat. I proszę, wyobraźcie sobie Państwo taką ulicę Mediolanu w XVI wieku, gdzie te ołtarze co róż są wystawione i tlą się tam świece, żeby taką nadzieję religijną tchnąć w tych, którzy, co tu dużo mówić, nadzieję postradali na co najmniej 2 lata. Ta zaraza zebrała straszliwe żniwo. I teraz proszę sobie zobaczyć, jak to gra w kontekście pewnego cierpienia, pewnego strachu, lęku. Te świece, które tlą się gdzieś w ciemnościach nocy, niektórzy mówią, że być może właśnie wtedy, albo zasilony tymi obrazami, późniejszy artysta rozwinął właśnie tak genialnie tą sztukę, czy tą technikę, z której jest znany, technikę światłocienia. Proszę Państwa, może jeszcze tylko ten obraz, który tutaj Państwo... Przepraszam, chciałem do tyłu, a tutaj jest tył. Ten obraz, który Państwo być może zwróciliście na to uwagę, na tego tutaj młodzieńca, to jest podobny autoportret Caravaggia, który pochodzi z takiego wczesnego okresu jego twórczości, kiedy w Rzymie dał się poznać jako, no nie tyle jeszcze geniusz, bo jeszcze nikt nie chciał tego geniuszu w nim widzieć, zaraz powiem dlaczego, ale już tutaj pokazuje pewien kunszt. Oczywiście tutaj jest jeszcze wiele do dopracowania, tutaj szczegóły anatomiczne jeszcze trzeba, wyznawcy powiedzieliby, że mają jeszcze wiele do życzenia w niektórych miejscach, ale to już jest Caravaggio i taki słodko-kwaśny, taki wychodzący z pewnej choroby, która niestety wyłączyła go z życia na pół roku. Choroba albo wypadek, podobno kopnął go koń w czasie, kiedy robił hałtury, tak zwane, w pewnym warsztacie. Długa historia, ale kiedy w tak zwanym czasie, międzyczasie, właśnie kiedy już zdrowiał, namalował taki właśnie autoportret. I tutaj widać tutaj jest dużo sprzecznych emocji. Emocje to jest specjalność Caravaggia i nie tylko na tym obrazie, który jest z początku jego kariery, ale to jest specjalność Caravaggia i na tym polega chyba geniusz największy tych jego dzieł. Proszę Państwa, gdy chodzi o styl tego artysty, to przede wszystkim znany jest z tej techniki chiaroscuro. Nie jest to jego wyłączny wynalazek, już Leonardo da Vinci miał eksperymentować z tą techniką, ale bez wątpienia Caravaggio doprowadził ją do mistrzostwa. Późniejsi malarze baroku brali z niego przykład i dalej rozwijali tą technikę. Niektórzy mówią, że Caravaggio po prostu był leniem i dlatego, że jak się namaluje ciemne tło, to już nic nie trzeba z tyłu malować, żadnych detali. Dlatego po prostu tak poszedł na skróty. Ale jednak chyba nie o to chodzi. Przy pomocy ciemnego tła Caravaggio wydobywał całą paletę różnego rodzaju emocji, które, jak powiadam, są znakiem rozpoznawczym tego artysty. Poza tym naturalizm. W czasach średniowiecza i późniejszych, aż do właściwie początku XVI wieku, artyści bardzo starali się przybliżyć na przykład sceny biblijne, tak by były one takie przemawiające do zwykłych ludzi, którzy często nie umieli przecież ani czytać, ani pisać. W kościele widząc dzieło, które opowiadało jakąś scenę biblijną, w oparciu o takie dzieło mogli usłyszeć katechezę.
Nawet powstawały całe takie panele takich właśnie scen biblijnych, które nazywamy Biblia Pauperum, czyli Biblia ubogich. Dla tych, którzy nie mieli szczęścia w życiu, edukacji nie odebrali, przynajmniej mogli popatrzeć na obrazki i ktoś inny, kto miał większą wiedzę, mógł im wyjaśnić, o co chodzi. Ale na przykład pamiętacie Państwo być może, no każdy wie, że istnieją szopki bożonarodzeniowe, prawda, które wywodzą się od kogo? Od świętego Franciszka z XIII wieku. Franciszek postanowił, czuł, że jest pewien taki dysonans pomiędzy tym, co opowiadania ewangeliczne podają, a tym, jak zwykli ludzie, którzy właściwie poza własne sioło nie wyściubiali nosa, jak oni mogą się różnić w odbiorze tych treści z tym, co faktycznie one przekazują. I dlatego zaproponował właśnie te prezepia, czyli te sceny bożonarodzeniowe, żeby przybliżyć ten świat Bożego Narodzenia. I ta tendencja była obecna także wśród innych artystów. Ale na początku XVI wieku zaczęto gardzić tego rodzaju naturalizmem i raczej artyści renesansu przenieśli wszystko na poziom takie wysokie C, na najwyższą półkę. Zamiast naturalizmu raczej idealizm taki artystyczny, do tego stopnia, że ta sztuka była taka dla nielicznych, można powiedzieć, dla najbardziej wyedukowanych, którzy mieli taki najbardziej wysublimowany zmysł. Natomiast Caravaggio chciał powrotu do naturalizmu. Zresztą było to zgodne z tendencjami ówczesnego kościoła katolickiego, za wiernego syna się uważał. Wtedy, jak Państwo mogą sobie przypominać z historii, na początku XVI wieku Marcin Luther rzuca wyzwanie kościołowi, rodzi się protestantyzm i kościół katolicki jest w potężnych opałach, turbulencje niesamowite. Co światlejsze umysły zwołały Sobór Trydencki w 1545 roku, do 1563 roku właściwie on obradował. I między innymi jednym z postulatów tych reform, które zaproponowali ojcowie soborowi, było to, żeby sztuce znowu przydzielić pewne zadanie, które ona ma mieć, gdy chodzi o taką reformę dusz, czy na poziomie tym religijnym, taką reformę tego, o co chodzi, by wrócić do takich dobrych wzorców. I sztuka miała od tego momentu właśnie aktualizować między innymi te biblijne wydarzenia. I Caravaggio świetnie się odnalazł w tym. Przypomnę, że skoro był takim narodzonym w Mediolanie, no to właśnie w tych czasach, kiedy dorastał, biskupem był tam Karol Borromeusz, który bardzo wziął sobie do serca wszystkie te wytyczne Soboru Trydenckiego, między innymi te związane właśnie z tym, żeby sztuce przydzielić taką rolę edukacyjną. Caravaggio świetnie się w tym odnalazł i z jakiegoś powodu ten utracjusz, no bo co tu dużo mówić, no miał za sobą różnych epizodów, mnóstwo takich, gdzie nie był najgrzeczniejszym chłopcem, jeśli tak można powiedzieć. Później w dorosłym życiu również nie stronił od złego towarzystwa, nie stronił od awantur i tak dalej, i tak dalej. Ten właśnie dziki człowiek poniekąd miał w sobie taką dziwną pobożność. On naprawdę czuł się bardzo pobożnym człowiekiem, chociaż miał świadomość tego, że bardzo odstaje swoim życiem od tych standardów, które rzekomo wyznaje ustami. Niemniej jednak sztuka była takim pomostem pomiędzy tą duszą, tą czarną częścią jego duszy, a tą jaśniejszą, jeśli tak mogę powiedzieć. I ostatnia rzecz, z której Caravaggio słynie, to właśnie emocje. On chyba jak nikt umiał oddawać emocje, chociaż zobaczycie Państwo za chwilę w kontekście pewnej właśnie kurtyzany, którą obsadzał w różnych rolach, ale między innymi w roli Judyty, że tam emocji jakby nie ma i to jest właśnie zdumiewające. Emocje, które starał się wydobyć tak, by ludzie patrzący na tą scenę, którą portretował, którą chciał interpretować właśnie po malarsku, by oni mogli również poczuć dreszcze. Chodziło o to, żeby nie tylko przyszli sobie, zobaczyli, jest jakieś ładne dzieło, a żeby to rezonowało w nich. Żeby to było kontrowersyjne na tyle, żeby to nie było takie zwykłe przejście po wystawie muzealnej, tylko żeby to została prowokacja po prostu. Na najwyższym był mistrzem prowokacji, tak na marginesie mówiąc. Więc Caravaggio przyjechał do Rzymu prawdopodobnie w 1592 roku i mniej więcej rok później przyjechały do Rzymu dwie panie, o których chciałbym trochę więcej powiedzieć, a zdaje się były je ulubionymi jego modelkami. To też jest ciekawa rzecz, że Caravaggio korzystał bardzo z modeli i modelek. Raczej nie malował z pamięci, raczej nie szkicował nawet na swoich dziełach, tak mówią
w wielu pozycjach bibliograficznych, nie szkicował tak, jak normalnie artyści robią, podobno nie jestem artystą, tylko po prostu malował w swoim studiu, w którym ustawiał swoich bohaterów do poszczególnych scen, jeszcze doświetlał ich tak, jak chciał i po prostu malował to, co widział przed sobą. Nie jak artyści renesansu wcześniej, którzy lubili malować po prostu nienaturalne, naturalistyczne kompozycje, tylko malować z pamięci jakieś wyidealizowane obrazy. On właśnie, w jego twórczości nastąpił ten odwrót właśnie w kierunku. I te dwie panie, o których mówię, miały wówczas 13 lat mniej więcej i razem ze swoimi rodzinami, głównie z matkami, przyjechały do Rzymu w poszukiwaniu lepszego życia. Rzym był takim miejscem od 1527 roku po słynnym Sacco di Roma, które zafundował miastu Karol V, cesarz niemiecki. To było totalne spustoszenie, to było tam mnóstwo ludzi po prostu wyrżnięto, mówiąc bardzo wprost. Rzym na długie lata po prostu przestał być tą stolicą kultury, sztuki, mecenasów różnych i tak dalej. I właściwie jeszcze przez kilkadziesiąt kolejnych lat zbierał się razem do siebie, że tak powiem. I lata 90. to jest jeszcze ciągły napływ takiej migracji ludzi, którzy w poszukiwaniu lepszego życia przypływają do Rzymu. Prawdopodobnie w tym czasie mieszkało tam około 100 tysięcy ludzi. To połowa Torunia. A 2% z tej grupy to byli artyści. 2%, czyli 2000 ludzi, którzy tworzyli taką specjalną kolonię. Jeśli Państwo byliście w Rzymie, to jest mniej więcej od Piazza del Popolo do Piazza Spagna. To jest cała dzielnica artystów, oni tam rezydowali. Ale była jeszcze jedna ciekawa dzielnica, to było Ortaccio di Ripetta. Ortaccio po włosku to jest ogród, ale w takim taki ogródeczek, w domyśle przeciwieństwo ogrodu Eden. Tam w Ortaccio di Ripetta mieszkały panie nieciężkiego prowadzenia, najogólniej mówiąc, które też przyjechały w poszukiwaniu szczęścia, ale no, co tu dużo mówić. Jakoś szukały go może nie w tych miejscach, gdzie trzeba. Generalnie zafundowano paniom nieciężkiego prowadzenia taką całą kolonię. One musiały tam mieszkać, tam sobie wiodły swoje życie i swoje interesy. Ale to nie oznacza, że one wszystkie były, że tak powiem, jednej maści. Kurtyzany, o których chciałem dzisiaj powiedzieć, to trochę takie wśród tej grupy trochę jakby wyższa półka. To panie do towarzystwa, które mają trochę może więcej do powiedzenia, które mogą dotrzymać towarzystwa, to nie musi się od razu wiązać z pewnym rodzajem usług. To są trochę lepiej sytuowane panie. Oczywiście wiadomo, że cały pakiet jest możliwy, jeśli tak mogę powiedzieć. Natomiast one troszeczkę wyżej stoją w tej hierarchii. Teraz, proszę Państwa, wśród tych kobiet, które bardzo sobie upodobał, a wywodzących się z tego kręgu kurtyzan, były dwie, z którymi często przebywał, miał dużo wspólnych tematów być może do podjęcia. To są te dwie panie, Filide Melandroni i Anna Bianchini, ta druga zwana także Anuccia, tak ją nazywał. Tutaj na tym obrazie z 1598 roku po raz pierwszy występują razem. I to jest scena przedstawiająca nawróconą Marię Magdalenę oraz Martę, jej siostrę, która wylicza jej, jak kaznodzieje z ówczesnego czasu, wylicza jej po prostu argumenty za tym, żeby się nawrócić. Zobaczcie Państwo, że ona na palcach jakby liczy i mówi tu tyle, raz, dwa, trzy, dlatego warto się nawrócić. Ale Maria Magdalena, którą tutaj sportretował, zresztą błędnie w tym sensie, który za chwilę wytłumaczę, Maria Magdalena, którą wyobraża tutaj właśnie Filide Melandroni, ona już powzięła decyzję. Ona już się odwraca tak symbolicznie od całego blichtru świata, które symbolizuje to lustro, także ten grzebień z wyrwanym zębem, ale także prawdopodobnie, nie znalazłem tego nigdzie, proszę mnie poprawić, jeśli mówię źle, ale prawdopodobnie także ten szal, który ma taką barwę cielistą, a który opada pod prawą jej dłonią, opada w dół. Otóż szal ten był takim znakiem rozpoznawczym, to zobaczcie Państwo tutaj, gdzie Filide Melandroni została sportretowana, to jest ta pani,
ten szal, który widać tutaj wyziera spod tego gorsetu, to był symbol pokazujący, czym dana osoba się trudni. No, w tym wypadku chodziło jasno o prostytucję. I na tym portrecie, przepraszam, nie portrecie, tylko przepraszam, mam kłopot z tym, ale to się poprawię zaraz. Na tym portrecie, na tym obrazie widzą Państwo, że istnieje też ten szal jakby opadający, co jest symbolem, że ten dawny styl życia jest już za nią. Ale zobaczcie Państwo też, że Caravaggio zadbał o to, żeby były to kobiety w stroju z epoki. Nawet jeśli takie symbole, które wszyscy znali, dzisiaj już może przepadły z kretesem, ale wtedy wszyscy znali, Caravaggio zadbał o to, żeby one, żeby ludzie współcześni jemu, patrząc na to, szybko zorientowali się w tej symbolice i wiedzieli, o co chodzi. I ciekawa rzecz, Caravaggio, jak mówię, w tym obrazie trochę poszedł na, nie tyle na skróty, co daje wyraz pewnemu przekonaniu, które wywodzi się jeszcze z VI wieku przed Chrystusem, po Chrystusie oczywiście, a które utożsamia właśnie nawróconą grzesznicę z Marią Magdaleną. To wszystko, niestety ten błąd, zawdzięczamy papieżowi Grzegorzowi Wielkiemu, który w jednym ze swoich kazań utożsamił Marię Magdalenę właśnie z jawnogrzesznicą, która przyszła obmyć swoimi łzami i włosami otrzeć stopy Jezusa. Czytamy o tym w 7 rozdziale Ewangelii według świętego Łukasza. A później także z Marią, siostrą Łazarza. Bo tam u świętego Jana również w 12 rozdziale jest taka scena, w której Maria również dokonuje podobnego gestu. Stąd Grzegorz Wielki połączył te właściwie trzy postaci, bo nigdzie nie jest napisane, że Maria Magdalena była na tej uczcie. Nie, ale dla pewnego porządku połączył te trzy postaci i ten błąd był powielany w sztuce przez całe stulecia. I tutaj Caravaggio też się z tego nie wyzwolił, ale ten motyw właśnie Magdaleny nawróconej jest bardzo typowy dla tamtego okresu, bo ona była taką ulubioną świętą okresu kontrreformacji. Dlatego Caravaggio podjął ten popularny motyw, żeby właśnie no, jeszcze na swój sposób go zinterpretować. Zobaczcie Państwo także, że właśnie Maria Magdalena, tutaj przez Filii de Melandroni obsadzona, w tej roli obsadzona Filii de Melandroni, Maria Magdalena ma tutaj taki kwiatek, który symbolizuje, to jest kwiatek pomarańczy, kwiat pomarańczy, który symbolizuje właśnie czystość i nowy styl życia. Podczas gdy na tym obrazie, tutaj jest kwiat jaśminu, mówię o tej pani po lewej stronie, to jest kwiat jaśminu, który symbolizuje rozwiązłość seksualną, no, erotyzm najwyższej postaci. Dlatego no, tutaj widać pewną grę na symbolach również. Może ona być nieczytelna zupełnie dla postronnego przechodnia, ale myślę, że w tamtym czasie była bardzo czytelna. Tutaj macie Państwo te dwa kwiatki, że tak powiem, zestawione obok siebie. Ta pani Filii de Melandroni miała trochę więcej szczęścia i w 1618 roku nawet miała swój dom, jeśli tak mogę powiedzieć. Dom oczywiście, w którym przyjmowano zainteresowanych towarzystwem, taką agencję towarzyską miała po prostu. Natomiast jej koleżanka, bo były te dziewczyny, kiedy miały 13 lat, jak mówię, przyjechały razem do Rzymu, to znaczy ich rodziny, one się wtedy poznały, były rówieśniczkami. Obie poszły właśnie w tę branżę, no ale właśnie ta druga, Anucia, nie miała takiego szczęścia. Zmarła, prawdopodobnie zamordowana w 1604 roku. Ale zanim się to stało, Caravaggio obsadził ją w roli właśnie nawróconej Marii Magdaleny. Znowu, powielając ten błędny schemat przez Grzegorza Wielkiego zaproponowany. I tutaj po raz pierwszy, bo to nie był jedyny autor, który podjął ten wątek. Wcześniej, w czasie renesansu, to też była ulubiona postać. Natomiast nikt jeszcze nie spojrzał na Marię Magdalenę w ten sposób. To znaczy z takiej perspektywy. To zestawienie nie oddaje jeszcze, ale to wygląda tak, jakbyśmy, jak ja tutaj stoję, to tak jakbym patrzył na osobę siedzącą gdzieś na ziemi, tak przede mną. I wydaje mi się, że o ten wątek chodzi najbardziej. Proszę zobaczyć, Maria Magdalena jest tutaj w pozycji takiej półśniętej, właściwie oczy zamknięte, być może spłakała się, mówiąc kolokwialnie,
Widać przy w większym przybliżeniu, widać nawet łzę na prawym policzku. Ona jest już zmęczona prawdopodobnie tym płaczem. Tutaj są symbole, które ilustrują ten zbytek świata, który już zdążyła odrzucić. Jednocześnie ona siedzi na jakimś takim dziwnym siedzisku. To też jest bardzo nienaturalne. Mówią znawcy, że w ogóle nie widać jej nóg. Nie wiadomo, czy ona siedzi, czy ona klęczy. Nie wiadomo, jak to zinterpretować. Ta perspektywa ją po prostu zniekształca. Ale myślę, że właśnie o tą perspektywę chodziło Caravaggio. To znaczy, nikt jeszcze nie spojrzał na Marię Magdalenę w ten sposób. Ona jest po prostu... To jest perspektywa Chrystusa, który na nią patrzy, kiedy ona jest gotowa obmyć mu nogi własnymi łzami i swoimi włosami wytrzeć. To jest perspektywa Chrystusa, ale jednocześnie to jest perspektywa każdego przechodnia, który patrzy na nią z góry i do niego należy. Co on z tym zrobi? Czy to jest osoba, która z racji na swój niedawny jeszcze styl życia nie zasługuje na szacunek, czy raczej widz jest w pozycji sędziego? To on może osądzić, bo patrzy na nią z góry poniekąd. Ta scena, zobaczcie Państwo, to jest charakterystyczne też. Anna Bianchini, ona ma rude włosy. Na tym obrazie ma prawdopodobnie 15-16 lat. Jest bardzo młodą kobietą, ale jest już znaną w kręgach. Więc prowokacja, jaką funduje swoim widzom tutaj Caravaggio, jest niebagatelna, bo ona jest po prostu, umówmy się, no nie nadaje się, nie ma dobrego CV, ona nie pasuje do tej roli. Byśmy chcieli widzieć w tej roli kogoś świętego naprawdę. Tymczasem Caravaggio prowokacyjnie właśnie tę kobietę obsadza w roli Marii Magdaleny. Świetnie się nadaje z racji na dotychczasowy styl życia tamtej świętej, którą teraz chcę pokazać w sytuacji zmiany kompletnej. Oczywiście Maria Bianchini, jak i jej koleżanka, nie miały zamiaru zmieniać niczego w swoim życiu, ale świetnie mu pasowały do koncepcji. Na drugim obrazie, który jest moim ulubionym, dlatego że jak się Państwo przyjrzą, Caravaggio miał niezwykłe poczucie humoru. Proszę zobaczyć, że zwłaszcza postać Józefa jest tutaj dla mnie emblematyczna. Proszę zobaczyć, że Józef po prostu, to jest scena przedstawiająca ucieczkę do Egiptu i odpoczynek w czasie tej podróży świętej rodziny. I teraz Józef, no widać wyraźnie, że zimno jest, on trze stopę o stopę, prawda, jest mu zimno i teraz zastanawia się, ludzie kochani, o co tu chodzi? Jakiś anioł stanął naprzeciwko i każe mu nuty trzymać. No ludzie, no to w takiej sytuacji no można by różne rzeczy robić, ale nie nuty trzymać aniołowi. Jeżeli Państwo się przyjrzą bliżej, to zza twarzy Józefa wygląda postać osła. Tam jest łeb osła, który też tak patrzy i właściwie wyraz ich twarzy jest bardzo, powiedziałbym, komiczny. Ale jednocześnie jakby totalny spokój, który towarzyszy tej drugiej części świętej rodziny. To znaczy tutaj właśnie nasza bohaterka, nasza ulubienica Anna Bianchini, obsadzona w roli Matki Bożej. No to jeśli Maria Magdalena była postacią, umówmy się, do lepszego obsadzenia, no to już Maryja i pani nieciężkiego prowadzenia, która miała być modelką dla tej postaci, no to już jest prowokacja naprawdę grubego kalibru. W każdym razie Caravaggio zdaje się zupełnie sobie z tego nic nie robi i właśnie to mu pasuje do koncepcji. Pokazuje takich zwykłych ludzi, którzy mogą się zmieniać do tego stopnia, że mogą przypominać nawet tak święte osoby jak Maria. I teraz zobaczcie Matka Jezusa. I zobaczcie Państwo, jaki tutaj jest spokój z tej twarzy emanuje. To jest te rude włosy charakterystyczne. I jeszcze znowu, gdybyśmy sami się mieli zapytać, no pewnie z 10 innych osób wybralibyśmy tą o najlepszym CV, która no raczej się dobrze prowadzi. No ta pani nie bardzo pasowałaby nam, ale dla Caravaggia ona była idealna. Jemu chodziło właśnie o to, żeby to było takie zwykłe, takie na dotknięcie ręki, w ten sposób przemawiające do zwykłych ludzi, którzy przychodzą, żeby no, ta sztuka do nich przemawiała na poziomie nie tylko oczu, ale serca. I proszę Państwa, ta sama Anna Bianchini niestety prawdopodobnie została zamordowana przez być może jakiegoś klienta swojego w 1604 roku. Wyłowiono ją z Tybru,
To też była tragedia. Na pewno to była, no jeśli nie bardzo dobra znajoma, to być może nawet przyjaciółka. I nawet nie mówimy tutaj o innym kontekście niż faktyczny, przyjacielski Caravaggia. I właśnie wyłowiono ją z Tybru i Caravaggio miał oglądać zwłoki. Niektórzy nawet mówią, że te zwłoki przeniesiono mu do studio jego, żeby mógł po prostu na żywo malować jej ciało. To wydaje się mało prawdopodobne, ale no niemniej jednak właśnie tak ją zapamiętał. I teraz proszę Państwa, to jest oczywiście część obrazu, który przedstawia śmierć Madonny, czyli Matki Bożej. Też moglibyśmy powiedzieć, ojej, oj, aż boli, to prowokacja w Rzymie całym, po prostu wszyscy o tym mówili. To było, Caravaggio był niepoprawnym po prostu prowokatorem. I w tej roli właśnie, jak mówię, niestety te odkryte stopy Maryi, całe to ciało tak ułożone jakoś w nieładzie. Przepraszam, nie mogłem Państwu pokazać lepszej jakości zdjęcia, ani większej perspektywy, ale jak zobaczycie sobie w internecie, to wszystko stanie się jasne. Nie ma niestety dobrych zdjęć. Ale tutaj są ludzie, którzy zawodzą z powodu śmierci Maryi, są apostołowie. My nie znamy z Biblii żadnych tego rodzaju wzmianek, natomiast w apokryfach, tak, słyszymy, jest taki apokryf z IV bądź nawet V wieku, Transitio Mariae, który opowiada o śmierci Maryi. No ale to już na zupełnie inną opowieść. W każdym razie ta pani zakończyła życie, myślę o Annie Bianchini, o Annucci słynnej, zakończyła je w 1604 roku. Można powiedzieć, że wśród ulubionych modelek i przyjaciółek Caravaggia została ta jedna Filide Melandroni. Ale ta była no już podopieczną pewnego dżentelmena, który potem padł ofiarą właśnie Caravaggia 2 lata później. Tak czy inaczej, póki co świetnie się rozwijała współpraca Filide Melandroni tutaj w roli świętej Katarzyny Aleksandryjskiej. Tutaj widać też realizm Caravaggia. Katarzyna Aleksandryjska to jest postać, ja akurat na co dzień pracuję w kościele garnizonowym i tam właśnie Katarzyna Aleksandryjska jest naszą patronką. I to jest święta z IV-IV wieku, która podobno została skazana na śmierć przez cesarza Maksencjusza przez łamanie kołem, ale kiedy zaczęto już tę kaźń, koło po prostu pękło w cudowny sposób, wobec tego skazano ją na ścięcie mieczem. I tutaj mamy właśnie Filidę w roli Katarzyny, trzymającą nie tyle miecz do ścięcia, co ówczesny wówczas, ja nie pamiętam jak się nazywa dokładnie, ten rapier chyba, taki rodzaj broni, który ona, zobaczcie Państwo, też nie mam całej perspektywy, ale do tego koła, które miała być łamana, ona się niejako przytula. W ten sposób, no tutaj są nawet, ja nie chciałbym za dużo jakby Państwu powiedzieć, bo każdy widzi, prawda, co jest, ale tutaj są takie emocje, jakby to koło było czymś, no wręcz ku czemu ona dąży, do czego się przytula. W ten sposób Caravaggio wydobył to, w czym ona była świetna, w przytulaniu się, te emocje związane z bliskością, taką właśnie intymną. Tutaj wydobył właśnie coś takiego, tylko że w odwróconym jakby zwierciadle. O ile tam zawód, którym się trudniła, no, był skierowany tylko w jedną stronę, tutaj jest jakby w kierunku właśnie męczeństwa. Jakby wydobył te emocje i skierował w zupełnie drugą stronę. Mamy tutaj po pierwsze to koło, i po drugie właśnie tę broń, ten miecz, do którego ona się przyciska, przytula i chciałaby, żeby ją przeszył i w ten sposób zostanie poślubiona na zawsze Chrystusowi. Filide Melandroni była trochę bardziej taką, no taką herszt kobietą, podobno w przeciwieństwie do właśnie Anny Melandroni, Anny Bianchini. Filide miała dużo w sobie takiej zadziorności, taka była skłonna też do przemocy, mówią niektórzy biografowie, także z czasów Caravaggia, miała takie jakieś dziwne, takie coś w sobie, taki zadzior, mówiąc bardzo kolokwialnie, i dlatego pasowała mu do właśnie takich postaci. Oczywiście wszyscy znali też, przynajmniej w tym małym świadku, gdzie 100 tysięcy ludzi mieszka, umówmy się, to jest mała wieś, wszyscy znali, albo co znaczniejsi znali tę kobietę i teraz nagle ona jest Katarzyna Aleksandryjska. Ludzie kochani, ale to jest jeszcze nic. Tutaj mamy najbardziej chyba brutalną scenę, w której ją obsadził. To jest Judyta i Holofernes.
Judyta, bohaterka apokryficznej z perspektywy protestantów, a kanonicznej z naszej perspektywy katolików, Księgi Pisma Świętego, Księgi Judyty właśnie. W tejże księdze Judyta zabija Holofernesa, dowódcę wojsk asyryjskich. Zostawiam na boku już akuratność historyczną, ale sytuacja jest taka, że wojska asyryjskie wysłane w kierunku Izraela, tak by go podbić, nagle zatrzymują się przy twierdzy Betuli na północy Izraela dzisiejszego w Galilei i tam oblegają ją, grożąc, że jeśli nie poddadzą się obrońcy, to wszystkich uśmiercą. I właśnie tytułowa Judyta, która jest wdową, ona znalazła sposób. Była tak odważna jak nikt w tym mieście i poszła do namiotu Holofernesa pod osłoną nocy razem ze swoją służącą i tam bardzo przypadła do gustu Holofernesowi, bardzo radykalnemu też i dzikiemu generałowi, a potem, kiedy spoiła go winem, przyprawiła go o skrócenie głowy. I to jest właśnie ta scena. Podobno Caravaggio poprawiał ją, bo w pierwotnej wersji wydawało mu się, nie jest za bardzo dynamiczna. Wobec tego trochę poprawił, tak, że tutaj Judyta ciągnie za włosy tego wodza, tak, by odsłonić szyję, by jeszcze bardziej ten miecz, którym właśnie podrzyna mu gardło, by jeszcze bardziej był widoczny i by było więcej jeszcze emocji. Tylko że zobaczcie, że na twarzy Filide emocji tam nie ma. One są nawet sprzeczne z tym, co byśmy mogli, no gdybyśmy się znaleźli, nie daj Boże, w takiej sytuacji, co byśmy mieli na twarzy. I to jest właśnie też ciekawe. I prawdopodobnie w ten sposób chciał też Caravaggio pokazać pewną subtelną część natury tej kobiety, że ją, no, mało co ją poruszało, że to była kobieta bardzo taka herszt kobieta, mówmy sobie krótko. Charakterystyczny motyw takiej brzydkiej kobiety, która z boku, ona, o ile twarz Filide, no, musi pozostać wierna oryginałowi, o tyle ta kobieta z boku, która, no, urodą jest trochę, jest piękna inaczej, tak byśmy to powiedzieli, ona jakby, gdyby ktoś nie wiedział, że chodzi tutaj o coś złego, że coś tutaj się złego dzieje, to ta kobieta właśnie swoją twarzą właśnie ilustruje, że uwaga, do 16 lat ci wszyscy, którzy patrzą, niech nie patrzą tam, niech na mnie ewentualnie spojrzą, bo tam się dzieje coś złego. Taki sygnał wysyłał autor. I ta kobieta, Filide Melandroni, została obsadzona również w roli dwóch pań. Właśnie tutaj widzą Państwo, to jest ta sama Filide, przepraszam, o, te dwie kobiety, które, te w prawym górnym rogu, ta kobieta z podniesionymi rękami oraz ta, która ma twarz nachyloną w stronę składanego do grobu ciała Jezusa, to są, do namalowania obu tych postaci posłużyła właśnie, pozowała Filide Melandroni. I to jest znowu prowokacja pewna, bo przy tak ważnym momencie ewangelicznym pokazać tą samą panią, jeszcze ilustrującą dwie inne postaci, no właściwie chciałoby się powiedzieć, że byli tam tylko najwytrwalsi, ci, którzy mieli największą wiarę, którzy mogli sobie na to pozwolić z powodu właśnie heroizmu, który reprezentowali, właśnie w tej roli obsadził te kobiety. To jest ostatni obraz, który chciałem Państwu pokazać i jakby celem tej prezentacji było pokazanie pewnej specyfiki twórczości Caravaggio. Kiedy już stał się znany, nie rezygnował właśnie z obsadzania w rolach największych świętych, także Maryi, właśnie kobiet nieciężkiego prowadzenia. Z jakiegoś powodu chciał prowokować wszystkich, którzy oglądali te rzeczy, by może nie myśleli o sobie za dobrze. Albo być może, żeby sprowokowani, może zagniewani, zaczęli trochę głębiej myśleć niż tylko powierzchniowo o swojej religijności. Taka była idea na Soborze Trydenckim. Chodziło o to, żeby przemówić do serca, do sumienia, a nie tylko do oczu, do estetyki pewnej. Caravaggio miał wszystko w pakiecie. Jedno i drugie. Caravaggio niestety umarł w roku 1610, no, jak wspominałem Państwu, w 1606 zamordował, jakby to powiedzieć, żeby to nie zabrzmiało źle, opiekuna Filide Melandroni. Prawdopodobnie, no, kiedy już życie mu odebrało
tą poprzednią przyjaciółkę. Cała uwaga została skupiona na tej pani, no ale ta pani pracowała dla innego pana, który, że tak powiem, kalendarz jej układał. I być może Caravaggio miał w sobie jakąś zadrę albo zazdrość. Chciałby, może więcej było tej kobiety w jego życiu, chociaż nigdy nie zdecydował się na żaden trwały związek. Na marginesie mieszkańcy Mediolanu w XVI wieku podobno słynęli z tego, że bardzo opornie im szło zdecydowanie się na małżeństwo. No słynęli z tego, że uwielbiali być do końca swoich dni prawie samotnymi ptakami, prawda, żeby tak swobodnie żyć, żeby tam się nie wikłać w małżeństwo, które widzieli jak kulę u nogi. Podobno mieszkańcy Mediolanu takimi właśnie byli, być może coś z tego miał Caravaggio w swoim dalszym dorosłym życiu. W każdym razie z takiej zwykłego spotkania gdzieś na boisku no, zrodziło się zabójstwo. Niestety musiał się salwować ucieczką z Rzymu Caravaggio, mimo swojej popularności, albo właśnie za sprawą swojej popularności, gdyby był jakimś zwykłym oprychem, którego nikt nie zna, być może jakoś byłoby to mu uszło na sucho, ale niestety musiał uciekać. W 1610 roku kończy swój żywot. Szkoda, bo miał przed sobą jeszcze pewnie mnóstwo rzeczy do namalowania, ale Filide Melandroni przeżyła go. To w 1618 roku miała, jak mówiłem, swój własny dom, w którym odbywały się spotkania tego rodzaju, ale była już wtedy dość schorowana. Chodziło o jakiś rodzaj choroby wenerycznej. Tak czy inaczej w swoim testamencie całe swoje grzeszne życie tak sięgnęła pamięcią i w swoim testamencie zapisała właściwie wszystkie ruchomości i nieruchomości zapisała na zbożne cele. W tym także na takie instytucje, które zajmowały się resocjalizacją kobiet, które kiedyś trudniły się najstarszym zawodem świata. Tak oto Caravaggio i jego kurtyzany w tej krótkiej prezentacji. Dziękuję Państwu. Jeśli Państwo mają jakieś pytania, może będę umiał odpowiedzieć. Zostało 4 minuty.